dziś już świat. Wejdź tam, wejdź tam, gdy ci czegoś brak. Troskliwy miś da ci dziś czułości ciepły blask. Możesz iść, gdzie zabawa trwa, szlakiem tęczy pośród nas. Wejdź tam, wejdź tam, misie. Troskliwe misie, witamy w krainie troskliwości. Misie z zasadami. Miodowa piłka! Dobra, miski. Jeszcze jeden gol i wygramy ten mecz. Hej, przyleciałaś mi pokibicować? Doceniam twoje wsparcie. My wygramy na bank. Wesołe serce, wykonasz swój stały numer. Jasne, aplauz! No właśnie, ale ma być bardzo, bardzo duży. Ciekawisiu, ty trzymaj się z boku i nie złap kontuzji. A ja umieszczę miodową piłkę w bramce. Więc do ataku! Raz, 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 już! To o jeden raz za dużo. Każdy misiek wie, jak się gra w tę grę. W regulaminie jest napisane, że gracz biega, a nie skacze. Daj spokój, pozwól nam grać i mieć frajdę. Przepraszam, ale jeśli chcesz w to grać, musisz to robić przepisowo. No i trzymać się regulaminu. Ej, Gderku, na boisku się nie je. Miśka, nie wolno rozmawiać z fanami w trakcie meczu. Pszczółko, pszczółko. Te zasady są do bani. Zasad nie ustala się bez powodu. Dosyć. Kicham na zasady, które wykluczają kanapki. Za dużo zasad, a za mało frajdy. Odpadam. Gdy zawodnik rezygnuje... Ty wygrałam mecz? Udało się! Wygraliśmy! Mój babciatku! Zwycięstwo! Brawo, robota! Jestem pewna, że w myśl regulaminu kłapciatek nie może być na boisku. Co ty nie powiesz? Raz, raz, wypad! To było wbrew regulaminowi! No a potem złapałam miodową piłkę i strzeliłam gola! Bum! Spisałaś się, ciekawisiu. Już czekasz na misia śpioszka? Umyłam łapki i ząbki i zaraz opowiem śpioszkowi, jak wygrałam ten mecz. Hej, dlaczego śpioszek nigdy nie gra z nami w piłkę? On jest nocnym Markiem. Nazywa się Marek? A ja myślałam, że śpioszek. Nie, nocny Marek to ktoś, kto całą noc pracuje. Śpioszek układa wszystkie misie do snu, dlatego w ciągu dnia śpi. Śpi w dzień? Więc potem, jak już zje z nami śniadanko, idzie do łóżeczka? Tak. No ale miś traci wszystkie zabawy. A może trzeba go obudzić chociaż raz na meczyk? Nie radziłbym tego robić. Dlaczego? Słyszałem, że taki nagle obudzony śpioszek marudzi jeszcze bardziej niż Gderek. W takim razie nigdy go nie obudzę. Cóż, on ma bardzo mocny sen. Tylko nie zabieraj mu koca. Dobrze. Czas iść do pracy. Zgodna misia miała największą książkę świata i było w niej mnóstwo zasad, a wszystkie misie robił rrr. Rozumiesz? Rzuciłam miodową piłkę i leciała, i leciała, i... Jak szybciutko zasnęła. Dobranoc, ciekawisiu. Dobranoc, kłapciatku. Rzeczka iść. Więc odlećmy w dal i śpimy już dziś. Pora udać się, nas jest te lala, by mruczeć i spać nareszcie lala. Pora udać się, nas jest te lala, by mruczeć i spać już wreszcie lala. Już pora spać, już pora spać.
trzeba do łóżka nura dać. Miłych snów. Dalej, śmiało, nie krępuj się. Nie wiem, jak możesz tu cokolwiek znaleźć. Trzeba mieć chwytne łapy. Tu jesteś, mój kocyku. O, a ty, bracie, zapomnisz, co tu widziałeś? No wiesz, gdyby jakiś misiek pytał. Nawet misia sekretne serce się nie dowie. Głęboki wdech i wydech. Igiełka na dnie morza. Odpocznij, czułe serce, po ciężkim dniu. Zwyczajna noc pracy. Poranna joga. W środę misie przestrzegają jednej zasady. Nie wolno zakłócać mi chwili relaksu. Dzień dobry! I zapraszam was na moją cotygodniową gofrową środę! Jeden miś zapomniał o tej zasadzie. Dodajemy syrop, jagody, masło, cukier, puder i... Banany! Uwielbiam gofry z bananami! Czuję, że wszystkie mi się zapomniały. W dobrym tonie jest dać prezent pani domu. Ale pysznościowo! Dajcie mi go! Dajcie mi fra! Dajcie mi go! A mnie dajcie święty spokój! Ojej, ty dzisiaj ćwiczysz jogę, prawda? Wybacz, wujku, czułe serce. Spałem jak suseł, a teraz jestem głodny jak miś. Dziękuję, śpioszku. Bardzo proszę. A ja pójdę spać zaraz, jak skończę jeść kolację. To znaczy śniadanie. Ty mówisz ziemniaki, ja mówię kartofle. Dla ciebie śniadanie, a dla mnie kolacja. Chwila, czułe serce nie przyjdzie? Chyba dzisiaj ćwiczy jogę, medytację czy coś. No, przynajmniej próbuję ćwiczyć. Zapomnieliście o zasadzie, że w środy w lesie uczuć obowiązuje cisza, bo ja ćwiczę jogę? Zachciałem. Może jednak przełożę te gofrowe środy na czwartek? Chyba wszyscy powinniście się nauczyć, jak przestrzegać zasad. Ja też? Ja szanuję zasady. Dobrze wiemy. Tak, ty ich przestrzegasz, ale pozostali mogą się dużo nauczyć od naszego dobrze wychowanego gościa. Witam. Miło mi was poznać, misie. Mam na imię Piotrek. O, już lubię tego chłopca. Przytulanko. Naucz ich wszystkiego. Proszę. A może zjesz kilka gofrów? Tak, proszę. Tak, proszę. Słyszeliście to? Tak, proszę. Czy powtórzysz to jeszcze raz? Hej, my wiemy, do czego służą serwetki. Według podręcznika dobrych manier serwetkę należy kłaść na kolanach. Ty masz podręcznik o dobrych manierach i kierujesz się nim? Oczywiście, a wy nie macie? Synu, popieram zasady i te rzeczy. To prawdy? No tak, bo widzisz, znam jedną zasadę, że nieładnie przerywać, gdy jakiś miś coś mówi. A więc, jak mówiłem, zanim mi brutalnie przerwano, popieram te zasady, ale to jest kraina troskliwości. I bez troski. No właśnie. Synu, wyluzuj trochę, skoro już tu jesteś. Tylko nie waż się zmieniać tego chłopca. Więc przepraszam bardzo. Nie, to ja przepraszam. Wybaczcie, że przysypiam, ale już muszę wam powiedzieć dobranoc. Miło było cię poznać. Mnie też było bardzo miło, panie misiu. Dobranoc. Dobranoc. Miłych snów. Pokaż, jak to robisz. Tak, no i to jest idealny chłopiec. Ale nie zaszkodzi ci, jak porządnie siorbniesz. Moim rodzicom nie podoba się, kiedy siorbię. A więc kiedyś siorbałeś? Tak.
No i fajnie było? Tak. Twoich staruszków tutaj nie ma. Racja. Siorbnij sobie śmiało. Nie! Piotrku, jeszcze jest czas. Nie rób tego. A chłopiec był tak dobrze wychowany. Chwila. A co ty chcesz tym robić? Jeść. Ja zawsze używam sztućców. Bardzo fajnie, ale czy wierzysz, że można jeść inaczej? Doceniam twój styl, synu. Smacznego! W tym jest dużo cukru. Zwykle najpierw jem zdrową żywność, a dopiero potem coś słodkiego na deser. Jasne. I ta zasada ci pasuje? Nie, bo lubię cukier. Nie! Trzeba mieć zasady! A czy wiecie, jak nie powinienem wyczyścić buzi? O tak! Jeju, groza! I to mnie kręci! Malutkie, mi się nie powinno oglądać takich rzeczy. Ale ja już widziałam jagody. O, są pewne rzeczy, których nie powinny również słuchać. Gderku i słoneczne serce. Piotrek był ideałem, kiedy tutaj przybył, więc wynocha stąd! Ja to słyszałam. Ja też. Strasznie krzyczałaś. Znaczy, że u was nie trzeba mówić normalnym głosem? Bo ja bardzo lubię krzyczeć! Ta kraina to najlepsze miejsce na świecie! Nie widziałeś jeszcze wszystkiego, synu? Pokażę ci, jak wyjdziemy na dwór. Lubię tarzać się w liściach. Dziś włożyłem nowy sweter, ale mogę go ubrudzić, jeśli chcę. Proszę. W tym też jest dużo cukru? Mnóstwo, ale czekaj. Mówiłeś, że najpierw jadasz coś zdrowego. To prawda, ale to już było dawno temu. Wtedy byłem Piotrkiem, który przestrzegał zasad. Przepraszam. Nie szkodzi. Chyba nie zaszkodzi jeszcze raz. Ojej, widzisz, synu? Fajnie tak sobie ulżyć od czasu do czasu, prawda? Chcę jedzonko! Nie! Ja chcę więcej jedzonka! Uspokój się, mój mały. Mam coś dla ciebie. Chcesz serek? Hot doga? O nie! Wolisz sernik? Tak! Cukier! Odrobinkę ciszej, synu. Nie wolno obudzić misia śpioszka. Czemu? Czy to zasada? Właściwie tak, ale tej jednej nie wolno nam łamać. Ja chcę ją złamać! Złamię wszystkie zasady w krainie troskliwości! Wytarzam się w liściach, nakrzyczę w domu i więcej nie będę przestrzegał zasad! Jestem miskiem w puszczy! Nikogo nie muszę słuchać! Moje! Nic z tego, mój mały! Śpioszek musi spać! Rety, niektóre dzieci nie mogą żyć bez cukru. Błoto! Trzeba w nie wejść! Podeptać błoto! Śliczne! Powinny sobie rosnąć. Ale wolę je zerwać! Cześć, Piotrek! Mój dom jest cały w błocie. O, moje piękne kwiatki są zniszczone. Ten mały dzikus złamał wszystkie zasady krainy misiów. I to jest wasza wina. Przepraszamy. Chcieliśmy, żeby chłopak czuł się swobodnie. No, zepsuliście go. Więc teraz macie go prędko naprawić. Właśnie do mnie dotarło, że... że słoneczne serce i ja trochę przesadziliśmy w naszych staraniach, by Piotrek nie był tak spięty. W rezultacie... Stworzyliście potwora! Tak. Czy ktoś wie, jak go powstrzymać? Gdy jem za dużo słodyczy i za dużo brykam, wujcio czułe serce każe mi iść spać. Brawo, mała, to może się udać. Ale jak go znaleźć? O, jasne. W ten sposób.
duchien! Hurra! Zaraz, posłuchaj, to dla twojego dobra. Musisz się teraz wyspać, żebyś był miły i grzeczny jak dawniej. Grzeczny? Za nic! Nigdy w życiu nie miałem tak pysznej zabawy! Na zdrowie! Dziękuję! Chwileczkę, wcale nie dziękuję. Psst! Jeśli dasz się namówić na drzemkę, to pożyczę ci kocyk. Gderek! Nikomu o tym nie mów! Bez obaw, moja kołysanka uśpi każde dziecko. Ach, śpi, Piotrku, i śni słodko. Już śpi i śni, ach, śni. Fajniutka piżamka, chłopczyku. Idziesz, Lulu, do łóżeczka? Czy ja wyglądam na kogoś, kto chce spać? No, skoro nosisz piżamkę. Jestem chłopcem, który zwiał ormiszków, który nie chce spać, w domu zostawia ślady błota, krzycze potwornie głośno przez cały czas i przenigdy nie mówi proszę ani dziękuję. I właśnie takim chłopcem jestem. Ha, ale łobuz, uwielbiam takich. Widzę, że możemy się zaprzyjaźnić. Serio? O, dziękuję. Znaczy, poważnie? Będziemy łamać zasady? No a co masz na myśli? Te miśki mówiły, że nie wolno budzić mi się śpioszka. Ha, czyżby? A ty chcesz to zmienić? No jasne, że chcę, bo wróg zasad to moje drugie imię. Powiedz mi, co mam zrobić. To proste. Zabierz mu kocyk. Serio? Tylko tyle? Tak jest. Och, kocham cię, mały. Ruszaj za mną. Widzę kocyk. Czeka, żeby go zabrać. I zaraz go zabiorę. Łap! Mam go! Chyba musisz mu oddać kocyk. To nieładnie tak zabierać komuś jego własność. Czyżby? Mówisz, jakbyś sam przestrzegał zasad. Ale skoro nalegasz... I zapamiętaj sobie jedno, ty lalusiu. Bardzo nieładnie jest budzić śpiącego misia. Jak ja stąd teraz wyjdę? Nie wiem jak. I mam to w nosie. Piotrek! O, jak mam się teraz wydostać z tej groty? Przepraszam, panie misiu. Misiu Śpioszku! Piotrek utknął w jaskini Śpioszka! Lecimy! Pa, pa, miśki! Ojej, Śpioszek tak słodko śpi! No ale gdzie jest Piotrek? Ojej, strasznie tu ciemno! On jest w środku i bardzo się boi. Trzeba go wyciągnąć. Cóż, przecież nie złamiemy tej głównej zasady. Nie wolno budzić śpiącego misia. Znajdziemy go w inny sposób. Szukaj Piotrka. Piotrusiu, ruszaj za tęczą. Tęcza go znalazła. To nie ma żadnego sensu. Jest tam ktoś? Piotrek? Widzicie? Uczciwa tęcza. Och, dziękuję. Dziękuję wam za pomoc. To bardzo grzeczne słowa. Dziękuję, drogi misie. Nie chciałem was zdenerwować. A, Piotrku, wróciłeś! I znowu jesteś miły jak dawniej. Przytulanko! Jestem tym, który trzyma z misiami. Nigdy nie zostawiam błota w domu. Podnoszę głos tylko wtedy, gdy muszę.
Zawsze mówię proszę i dziękuję. No i nigdy nie zabieram śpiącemu misiowi kocyka. Właśnie takim chłopcem jestem. Ani słowa więcej! No co? Przecież nie marudzę. Tak szczerze, popieram jego zasady. Bo właśnie takim misiem jestem. Ja też. Żałuję, że chciałem cię zmienić. A ja nie. Bo teraz wiem, że można być grzecznym i dobrze się bawić. No a trochę błotka i cukru nikomu nie zaszkodzi. Wersja polska na zlecenie Mini plus Master Film. Reżyseria Ilona Kuśmierska. Dialogi polskie Dorota Załęska. Dźwięk Mateusz Michniewicz. Montaż Gabriela Turan-Wiśniewska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Katarzyna Łaska, Beata Wrąbkiewicz, Adam Krylik, Joanna Kudelska, Janusz Wituch, Przemysław Wyszyński, Jarosław Domin i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Adam Krylik. Piosenkę tytułową śpiewali Katarzyna Łaska, Magdalena Krylik i Adam Krylik.